Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy u kolegi Marcina Kobieli. Kolega Marcin trzyma teraz w dłoniach gołębia, który będzie u nas na aukcji licytowany tam w galerii Ship Wilson w Katowicach 14 kwietnia podczas wiosennego kiermaszu gołębi. My tego gołębia oczywiście wcześniej wystawimy. Pochodzenie jego będzie w rodowodzie. Tutaj rodowód mamy właśnie w tym miejscu. Ale teraz kiedy mamy doskonałą okazję, kiedy się spotkaliśmy, wykonaliśmy zdjęcie temu gołębiowi, żeby Marcin coś nam więcej o tym gołębiu powiedział. Ale ja tylko jeszcze powiem, a żeby koledzy nie być gołosłowny, to jest gołąb pochodzący z hodowli, gdzie gołębie zdobywają tyle tytułów mistrzowskich. Przede wszystkim te kotyliony są ważne, bo to są kotyliony, które są wręczane w jakim momencie? W momencie polotach. Polotach, ale na wystawie ogólnopolskiej. I zobaczmy, ile jest tych pierwszych, no, drugich, akurat trzecich. W ogólnopolskiej wystawy to akurat są w domu. No. Najważniejsze puchary to są takie z oddziału i no, ale one zdobywają te konkursy właśnie. Także hodowla naprawdę na wysokim mistrzowskim poziomie. No i gołąb ten, którego kolega Marcin tutaj na aukcję wystawia, jest naprawdę gołębiem z bardzo dobrym pochodzeniem, bo ja widziałem, on ma takiego ostatnio bardzo poszukiwane te gołębie z linii Karola Paszka 808. Tak jest. Witam wszystkich. Więc tak, ojcem tego gołąbka jest pełny brat mojego olimpijczyka 2250. Natomiast matką jest córka właśnie samiczki 160 od Karola Paszka, gdzie ta samiczka 160 była parowana na samczyka od Hensa Majera, też takiego bardzo dobrego, który wydał mi taką samiczkę. On bezpośrednio wydał taką samiczkę, która była liczona dwa razy do mistrzostw Polski, mistrza Polski A i mistrzostw B. I ona była właśnie na wystawie ogólnopolskiej, ta samiczka. I właśnie to ten gołąb, też ten stary Majer, wydał samczyka, który jest w rozpłodzie. I po tym samczyku mam drugiego roczniaka Polski i samiczkę, co była trzy razy liczona do mistrzostw Polski. Także no, to jest akurat późny młody samczyk. Właśnie go właśnie z 2017 roku, bardzo ładnie złożony. On późny jest taki, akurat taki drobny, takie samczyk. Budowy, ale bardzo ładny. Ale ładnie złożony, tak. Takiego gołąbek. I co ważne, powiedzmy, bo tak wspominaliśmy o tych gołębiach, Marcin wspominał o tych gołębiach i od Karola Paszka z tej linii 808, ale my sobie możemy przypomnieć, że kiedy u kolegi Marcina byliśmy, on nam dokładnie opowiadał, jak wykonywana była selekcja tych gołębi, bo to nie są takie gołębie, że jest tylko od Karola Paszka, ale to zostały wybrane spośród wielu, które ty tutaj przebrałeś. Każdy jeden gołąb to jest gołąb, który, tak jak tu wspomniał Marcin, on wydał potomstwo, które naprawdę się doskonale spisywało na lotach, czego wynikiem są między innymi te tytuły mistrzowskie, o których wspominaliśmy. To jest, jeżeli tyle możemy wspomnieć o tym gołębiu, ale podczas tego kiermaszu gołębi wiosennego tam w galerii Ship Wilson 14 kwietnia Marcin będzie miał jeszcze też chyba około 20 gołębi, tak? Wystawionych mniej więcej, ale co ważniejsze, kolega Marcin tutaj w ostatnim czasie opracował taką grupę preparatów, może źle powiedziane preparatów, ale to są po prostu zioła i inne suplementy diety wykorzystywane w hodowli. Coś troszeczkę bliżej może powie nam Marcin o tym, a wtedy 14 kwietnia będzie można tutaj na stoisku kolegi Marcina te preparaty nabyć i się dokładnie zapoznać, jak należy je stosować. Proszę tak, bardzo. Tak, to będą takie... Bo dużo hodowców mnie pytało, zresztą no, po wystawie ostatniej takiej miałem duże zainteresowanie i każdy pytał, jak ja gołębie przygotowałem to na wystawę, że takie utrzymane i tak dalej. No ja takie gołębie przygotowuję cały rok, one są takie u mnie utrzymane. No nie wiem, zasługą może jest to, że te gołębie są po prostu naturalnie prowadzone i postanowiłem no, trochę podzielić się z tą informacją z hodowcami i opracowałem takie pięć podstawowych preparatów, które ja stosuję w hodowli. Mianowicie to będzie probiotyk, to będą miks ziół, kompletny miks z różnymi tylko troszeczkę różniącymi się składami do rozpłodu, na loty i w okresie zimowym pierzenia. I będzie też to na nerki wątroba i miks olei, takich ludzkich, na zimno tłoczonych olei, 8 rodzajów bodajże, czy 9 rodzajów olei, odpowiednio przygotowanych do cząstkowego stosowania. Tak, żeby konkretnie jeden tylko produkt był, jeden tylko produkt dawać, raz ten, 5 razy mała ilość produktów, a tak. Po prostu umiejętność stosowania. Ale może nie zdradzajmy za dużo szczegółów, bo nie będzie o czym mówić wtedy na wystawie, o tych preparatach, kiedy kolega Marcin już je będzie miał nam pokazywać.
szczegółowo film nagramy, pokażemy, jak Marcin je stosuje w hodowli i jak należy je stosować podczas całego roku. Także na razie zapraszamy wszystkich do Katowic, do Galerii Szyplison 14 kwietnia, gdzie będzie można zobaczyć w klatce, dotknąć tego gołębia, którego trzyma Marcin teraz w dłoni, jak również zapoznać się z tymi nowością na ten sezon, którą firma Marcina Kobieli, które też nawet będę przypomnieć, ty masz tu sklep, przecież sprzedajesz towary dla gołębi. No, prawda? Z kolegą preparaty takie. Tak. Ale to będą twoje autorskie, plus jak należy je stosować. Także zapraszamy tak wszystkich 14 kwietnia 2018 roku w Katowice Galeria Szyplison. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry lot.